Witam Was serdecznie, ale tak naprawdę to jest dla mnie zaszczyt, że mnie zaprosiliście. Tutaj któraś, rozumiem, że któraś z sióstr ma jakiś problem z paraliżem. Chciałbym podzielić się takim króciutkim świadectwem. Parę lat temu, moja żona pewnie lepiej by pamiętała, ile to było temu, ale mniej więcej 5 lat temu, w wyniku pewnych przeżyć, jakie stały się moim udziałem w kościele. Wiecie, że w kościele czasami można przykre rzeczy przeżyć. Jak ktoś nie był pastorem, to się może zastanawiać, czy to w ogóle prawda. Ale pastorzy wiedzą, że tak jest. Dostałem paraliżu. Połowa mojej twarzy była sparaliżowana. Ciężko mi się mówiło, ale muszę Wam powiedzieć, że coś niesamowitego się stało. Bo kiedy zacząłem głosić kazania z tą sparaliżowaną twarzą, to zbór musiał słuchać bardziej. No bo trudno im było inaczej usłyszeć to, co było mówione. Więc Bóg oczywiście wykorzystał to ku swojej chwale. Lekarze, którzy tam próbowali swoje opinie wyrażać, mówili, że to może się tragedią skończyć, że w ogóle za chwilę nie będę chodził prawie. Ale powiem Wam to, co myślałem. Bóg dał, to Bóg weźmie. Nie minęło 2 tygodnie i wszystko mi minęło. I po dziś dzień ci, którzy mnie znają tą historię, trochę się dziwią, że to tak lekko ręką odeszło. Aczkolwiek muszę przyznać, zgodnie z prawdą, ludzie być może tego nie słyszą, ale ja wiem, że gdzieś tam zostały jakieś komórki już martwe i czasami muszę powtórzyć jakieś słowo, bo język już nie chce tak lekko chodzić. Tak więc, droga siostro, nie widzę Ciebie, a jesteś. Mogę Ci tylko tyle powiedzieć. Ufaj Panu, bo Bóg wie, co robi. Jeżeli się na coś zgodził, no to Jego wola, cóż zrobić. Jeżeli w jakiś sposób pozostanie Ci to w tej czy innej mierze, to wielu ludzi będzie tym ubłogosławionych, bo Bóg nie robi niczego na złość swoim wiernym dzieciom. Chociaż niektórzy chyba tak myślą nawet. Na początek, żebyśmy coś ustalili, bo to jest ważne. Przeczytam z Ewangelii Jana, z 7 rozdziału, od wersetu 14. I takie słowa zapisał tutaj Jan Apostoł. A gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył? Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc, nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam od siebie mówię. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Ustalmy coś na początek. Dlaczego Kościół się zbiera? Między innymi po to, żeby słuchać Słowa Bożego. Dlatego, że on nie słucha tego, co mają do powiedzenia kaznodzieje. Słucha Słowa Bożego. Bóg używa takich ludzi, jakich chce. Czasami to mogą być ludzie wykształceni, elokwentni, ale czasami to mogą być bardzo prości ludzie. Zdarzyło mi się kiedyś w życiu słuchać kazania, nie pamiętam już gdzie, człowieka, który, no, mówiąc tak delikatnie, rozminął się z polszczyzną. Ale pamiętam, że słowa, których używał, które głosił, były namaszczone przez Ducha Świętego. Dlatego, że ludzie, którzy byli na sali, autentycznie to odbierali i byli dotykani tym słowem. A czasami, może nam się zdarzyło, słuchamy kazań ludzi, którzy głośno mówią o tym, że mają wszelkiego rodzaju dyplomy,
No ale nic nie wynika z tego, co mówią. Nastawmy się na słuchanie Słowa Bożego. Jeżeli w tym, co mówimy, ktokolwiek mówi, jest Słowo Boże, to Jezus mówi, że my to rozpoznamy. Że my będziemy wiedzieli, że to od Boga jest. Dzisiejsze nasze wspólne spotkanie, bo ja tak myślę, jestem częścią tej społeczności, więc nasze wspólne spotkanie jest spotkaniem przy Słowie Bożym. Dlatego, że Kościół jest zbudowany na Słowie Bożym. Słucha Słowa Bożego, uczy się od Słowa Bożego i kształtowany jest przez Słowo Boże. I Bogu dzięki za to, że właśnie On tak, a nie inaczej to wszystko przygotował. A teraz chciałbym przejść do innego fragmentu, który znajduje się w Ewangelii Łukasza. To jest Łukasz 7, 37 do 38. Przyznam, że bardzo lubię ten fragment Bożego Słowa. Dawno na ten temat nie usługiwałem i tym bardziej mnie to frapuje, że dzisiaj będę mógł o tym mówić. 7:37 do 38. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy z tyłu jego nóg, zapłakała. I zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. I ostatni werset tej historii. I powiedział, 50 werset, i powiedział Jezus do kobiety: wiara twoja zbawiła cię. Idź w pokoju. Niezwykła scena. Przyznam, że taka bardzo plastyczna. Niezwykła, niesamowita. Żeby dobrze ją zrozumieć, to trzeba zrozumieć zwyczaje panujące w tamtym czasie. Kobieta nie miała prawa wejść na tak ważne zgromadzenie, w cudzysłowie ważne. Tam był Jezus, tam byli apostołowie, byli faryzeusze. Był oczywiście gospodarz, Szymon, który był faryzeuszem. I wchodzi kobieta. Sam fakt, że weszła, już zaburzał pewne zasady, które wtedy panowały w tym społeczeństwie. A ona do tego wszystkiego nie przyszła tam usługiwać. Ona przyszła i stanęła u stóp Jezusa. Dlaczego u stóp Jezusa? Dlatego, że stoliczki były niskie i przy tych stolikach leżano, opierając się na jednym ramieniu. Nogi były na zewnątrz. W ten sposób wokół stolika bardzo wiele ludzi się mieściło. I ta kobieta stanęła poza stołem, nie miała dostępu do stołu. Nie mogła sięgnąć nawet po jakąkolwiek potrawę. Zresztą nikt jej tam nie prosił. Stanęła daleko u stóp. Bo stanęła, uklękła, upadła na kolana. I to, co zobaczyli, to, co usłyszeli uczestnicy tej wieczerzy, to, że ona płacze. To, że ona przyniosła ze sobą olejek, wylała go na nogi Jezusa, a własnymi włosami wycierała jego stopy. No naprawdę niesamowita scena, niezwykła kompletnie. I wiemy, że Szymon, kiedy na to patrzył, był wewnętrznie oburzony, ponieważ on wiedział, kto to jest. I zadawał sobie pytanie, trochę być może złośliwie zadowolony z tego, że Jezus nie wie, kto to jest. Nie wie, że to jest cudzołożnica, dzisiejszym językiem mówiąc prostytutka, i on pozwala się dotykać przez taką kobietę. W jego mniemaniu Jezus stał się nieczysty, przyjmując w ogóle od tej kobiety cokolwiek i pozwalając się dotykać. On by tego nie zrobił. On taki nie jest. Wiecie, czego nam brakuje dzisiaj w Kościele? Właśnie tego. Przychodzimy na nabożeństwa tacy bardzo poważni, ładnie, odświętnie ubrani. Przychodzimy tacy sztywni, jakbyśmy kij od łopaty połknęli wszyscy.
wstać, siadać. Wszyscy to poważnie robią. Mają bardzo poważne miny, bo to poważna sprawa być na nabożeństwie. Tak, to jest poważna sprawa i odpowiedzialna. Powinniśmy wiedzieć, co robimy. A czy naprawdę wiemy, co robimy? Przychodzimy, mamy przychodzić z miłości. To nie ma innego powodu, żeby przychodzić. Przychodzimy z miłości do Chrystusa. Jak wylewa się nasza miłość? No przecież nie mogę czegoś takiego zrobić. No. Poza tym, kogo mam namaszczać? Pastora będę namaszczała czy namaszczał? Nic by się złego nie stało, gdyby ktoś tak zrobił. W końcu sługa pański. Ale nie o to chodzi. Chodzi o coś więcej. Chodzi o to, że nasze serca często są, nie są tutaj. My jesteśmy tutaj. Nasze serca są tam. Przy obiadach, przy spotkaniu popołudniowym, przy problemach, które zostały w domu, a być może razem z nami przyszły w postaci całej rodziny tutaj. Nie mamy serca dla Chrystusa. I nie umiemy tej miłości w ogóle komukolwiek okazywać, już nie mówiąc o Chrystusie. Kościół bez miłości jest strasznym miejscem. Wiecie, nie wyobrażam sobie Kościoła bez miłości, bo Kościół bez miłości to zgromadzenie ludzi religijnych. A Panie Boże, daj mi łaskę, żebym nigdy nie siedział pośród ludzi religijnych. Bo to jest najgorsze miejsce, jakie możesz trafić. Lepiej iść do ludzi niewierzących, ponieważ oni być może zainteresują się tym, co chcesz powiedzieć. Ale religijni wszystko wiedzą, oni nie potrzebują okazywać komuś miłości, a tym bardziej Bogu. To nie wypada, nie ta kultura. A w jakim żyjemy kulturze? Czy czasami kultura Biblii nie jest najbliższa? Czy Jezus okazywał miłość ludziom? Czy ktoś z nas zadał sobie takie pytanie? Czy Jezus ludziom okazywał miłość i jak to robił? Pierwszy przykład z brzegu. Jezus kochał Łazarza? Stanął przed jego grobem i co? Włożył ręce do kieszeni i powiedział, no stało się, no trudno, no. Każdy umiera. Przecież wiedział, że go za chwilę powoła z martwych do życia. To czemu płakał? Bo go kochał. Bo go miłował. Jest wiele innych miejsc w Biblii, które mówią o tym, jak Jezus traktował ludzi. Trafił na pogrzeb. Jedyny syn kobiety był niesiony, żeby za nim się zamknęły drzwi grobu. Był obojętny wobec tej sceny? Nie. Powołał tego człowieka do życia. Przywrócił mu życie. Bo kochał tych ludzi, bo widział rozpacz tej kobiety, która gdyby ten syn poszedł do grobu, musiałaby umrzeć z głodu, bo to nie były czasy dzisiejsze. Tam nie było pomocy społecznej. Oczywiście Żydzi mieli w swojej prawie obowiązek troszczenia się, ale wiemy, jak traktowali prawo. To chrześcijanie jako pierwsi zaczęli szczególnie dbać o wdowy. Bo to był palący problem tamtych czasów, bo te kobiety nie miały z czego żyć. Tak Kościół ukazywał miłość, ucząc się tej miłości od Chrystusa. Nie bójmy się okazywać miłości. Ja niekoniecznie mówię o uczuciach, żeby nikt nie mylił miłości z uczuciami. Uczucia oczywiście są miłe i sympatyczne, ale wiecie, często ludzie dzisiaj kochają, a jutro nienawidzą. To nie jest prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość to jest prosta decyzja. Jestem w kościele w Chrzanowie. Jestem w zborze, którym konkretnym miejscu się zbiera. I ja tych ludzi chcę kochać. I to jest koniec. Nie ma o czym rozmawiać. To jest miłość. Bo miłość jest decyzją. A nie uczuciem. No ale jak ja mam ich kochać? Ja nie wiem, jak jest u was, no ale być może tak się zdarza. Jak ktoś mi tam coś powiedział, brzydko spojrzał, łokciem mnie potraktował, nie przepuścił mnie w drzwiach, zablokował mi miejsce na parkingu, to jak ja mam ich kochać? Masz ich kochać, bo decyzję podjąłeś. Decyzję podjąłeś. Ja bardzo często mam okazję, nie wiem, dlaczego tak jest, ale mam często okazję rozmawiać
z ludźmi, którzy mają problemy w małżeństwie. I zawsze jest ten sam scenariusz, obojętnie co jest podłożem, scenariusz jest ten sam. Bo on, bo ona. Ale jak chrześcijanin może mieć taki problem? Ja kocham moją żonę i na tym się kończy. Ale dlaczego ty ją kochasz? Przecież ona ci nie gotuje, ona ci nie pierze, ona ci nie robi tamtego, jeszcze czegoś takiego ci nie robi i w ogóle nic nie robi. Mąż mówi wtedy, ja ją kocham nie dlatego, że ona coś robi lub nie robi. Ja ją kocham dlatego, że jest. I tyle. I odwrotnie, to samo mówi kobieta o swoim mężu, żona swojego męża. Dokładnie to samo. Nieważne, czy on robi czegoś, czy nie robi. Nieważne, czy się do mnie uśmiecha, czy nie. On jest. I ja go kocham. I to jest cała prawda o miłości. Ktoś powie, ale to mało romantyczne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Biblia jest generalnie mało romantyczna. Tam raczej nie znajdziecie żadnego romansu, a jak się jakiś trafił, to była z tego katastrofa od razu. Taki się trafił Dawidowi. I dobrze się skończyło? Musiał męża swojej kochanki zamordować, dziecko z tego związku zmarło. No katastrofa. Miłość to coś więcej niż uczucia. Ta kobieta nie miała oporu w okazywaniu miłości. Ona po prostu przyszła i wylała swoje serce. Nie mówiła wiele albo nic. Ale swoją postawą powiedziała wszystko, co miała do powiedzenia. I ludzie, którzy tam siedzieli, mogli dwie rzeczy zrobić. Mogli tak jak Szymon powiedzieć, pomyśleć, a nawet powiedzieć, co ona robi. Jak tak się można zachowywać? Ale mogli też tak jak Jezus powiedzieć. Idź, idź w pokoju. Twoja wiara cię uratowała, zbawiła cię. Widzicie, jest taki problem z miłością, że kiedy nie umiemy jej okazywać i nie potrafimy jej okazywać, nie chcemy jej okazywać, to wraca to do nas też w postaci braku miłości. I co wtedy odczuwamy? Źle się czujemy. Jest nam źle. Dlatego, że mamy świadomość, że ludzie nie traktują nas z miłością. Ale czy ty traktujesz ludzi z miłością? Cała tajemnica Chrystusa polegała na tym, że On przyniósł ze sobą na ten świat pewien rodzaj miłości, o którym Grecy mówili agapi, czyli coś ofiarnego, coś, co się daje, nie zwracając, nie oczekując zwrotu. Tę miłość, to pojęcie tej miłości wymyślili Grecy antyczni. I od razu dodali, że ten rodzaj miłości w ogóle jest niemożliwy, jeśli chodzi o człowieka. Ludzie nie potrafią tak kochać. Ale Jezus przyniósł tego rodzaju miłość na świat. I tą miłością pokochał mnie i ciebie. Pokochał cię wtedy, kiedy jeszcze byłeś w rynsztoku. Wtedy, kiedy jeszcze wcale nie myślałeś, czy nie myślałaś o nim. A on już cię kochał. I już z twojego powodu pozwolił siebie przybić do krzyża. To jest miłość. Jeżeli potrafimy tak kochać, idąc w jego ślady, to wiecie, co się dzieje w naszym życiu? Jesteśmy kształtowani. To nasze człowieczeństwo zaczyna być coraz wspanialsze, coraz doskonalsze. Coraz piękniejszymi ludźmi się stajemy. Nie chodzi o to, że mamy zostać narcyzami na końcu. Chodzi o to, że ludzie odbierają od nas naszą miłość, a my jesteśmy coraz bardziej radośni w dawaniu tej miłości. Nie oczekujemy niczego, dajemy wszystko. Bo taki jest uczeń Chrystusa. Czy jesteśmy do tego gotowi? W naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, w kościele, w którym jesteśmy. To jest niemożliwe? Nie wierzcie w to, że to jest niemożliwe. Bardzo wielu ludzi mówi, że w ogóle wszystko jest niemożliwe.
dawnych czasach, czyli prawie 20 lat temu, kiedy byliśmy w fatalnej sytuacji, ja i moja żona, i finansowej, i że tak powiem, duchowej, a bardziej psychicznej, nie mieliśmy, groziło nam, że nie będziemy mieć gdzie mieszkać. I stało się coś, co w ogóle jest nieprawdopodobne. Bóg powiedział, buduj dom. Nie, buduj dom. Trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć plan. No w ogóle trzeba mieć dużo, dużo różnych rzeczy. Poszedłem do banku i powiedziałem, słuchajcie, nie mam pieniędzy, mam zadłużony, jestem zadłużony w ZUS-ie, jestem zadłużony w Urzędzie Skarbowym, no i chcę kredyt na budowę domu. Dostałem ten kredyt. I mówię do tego urzędnika, niech mi pan powie, jak ja ten kredyt dostałem? Przecież mówię wam, że mam długi. A on mi mówi, ale nas to nie interesuje. Nie wiem, czy to filia niemieckiego banku, czy jak. Dzisiaj mieszkamy w domu. Żyjemy z łaski. Kiedy żeśmy ciężko pracowali, na nic nie starczało. Dzisiaj pracuję dwa razy ciężej. Pamiętam, że kiedy pozostawiłem naszą firmę, to jedna z osób mi powiedziała, no to teraz to pastorze będziesz miał luz, spanie do 12, wycieczki, spacery. Wiecie, poniekąd myślałem, że może ma rację. Ale dzisiaj mogę wam powiedzieć, pół roku nie prowadzimy firmy. Ja nie mam czasu na nic. Ja naprawdę dzisiaj nie mam czasu. Ja myślałem kiedyś, że ja ciężko pracuję. Ja teraz nie wiem, gdzie mam rękę włożyć. Gdyby nie mój przyjaciel, dla skromności jego nie wymienię jego imienia, bo się burzy zawsze. No to ja nie wiem w ogóle, czy miałbym czas na spanie wtedy. Bo on na siebie wziął część ciężkiej pracy. Bóg jest Bogiem miłości. My znamy Boga miłości. Chodzimy z Bogiem miłości. Przypomnijcie sobie inną historię. Piotr i Jezus. Już jest po zmartwychwstaniu. I Pan Jezus mówi do Piotra, Piotrze, powiedz mi, czy ty mnie kochasz? I dokładnie go Jezus pyta, Piotrze, czy ty mnie agapi? Tylko, czyli czy ty mnie miłujesz tą ofiarną miłością, którą, w której chcesz mi się całkowicie oddać, całkowicie mi siebie ofiarować. Dwa razy go o to pyta. I wiecie, co Piotr mówi? Panie, ty wiesz, że jestem twoim przyjacielem. Bo tak odpowiada Piotr. Nie odpowiada mu Panu Jezusowi wprost. Za trzecim razem Pan Jezus go pyta, a Piotrze, powiedz mi, a czy ty jesteś moim przyjacielem? W naszym języku to niestety nie jest do odtworzenia. Nasz język nie łapie tych niuansów. Ale w Grece tak to jest. W naszych Bibliach trzy razy Pan Jezus pyta go, czy ty mnie kochasz. Ale to nie jest prawdziwe. Ale tego się nie da przetłumaczyć. Za trzecim razem Jezus mu zadaje pytanie. Zgodnie z odpowiedziami Piotra. Piotrze, czy ty jesteś moim przyjacielem? I wtedy czytamy, że Piotr się zasmucił. Bo Piotr się zorientował, że tak powiem, że go chwycili na gorącym uczynku. Piotr nie był gotowy wtedy powiedzieć Jezusowi, że jest gotów mu siebie ofiarować. Bo Piotr jeszcze pamiętał to wszystko, co niedawno obiecywał, a co niestety skończyło się jego zdradą. Ale spójrzmy do wydarzeń dzieł apostolskich, a szczególnie do jego listów. I zobaczymy zupełnie innego Piotra. I zobaczymy Piotra, który w swoim pierwszym liście w 5 rozdziale pisze o tym, że wspaniałą rzeczą jest, kiedy cierpimy dla Chrystusa. On już wtedy jest gotowy. Już dorósł. Już dorósł do tego, żeby oddać się całkowicie Chrystusowi.
A jeszcze inny przykład. Znowu kobieta, Maria. Maria to siostra Łazarza. O tą Marię chodzi. Jezus odwiedza ich dom. W tym domu jest jeszcze jedna kobieta, Marta. Oczywiście była wspaniałą gospodynią, jak najbardziej. Zapewne rozsadziła gości, zapewne zadbała o to, żeby nogi tych gości były umyte. Taki był zwyczaj żydowski. I kiedy Jezus siedział i rozmawiał, lub też nawet powiedzmy nauczał, bo wszystko, co Jezus mówi, było nauczaniem, to Marta biegała po domu, nieustannie dbając o to, żeby na stole było wszystko, co jest potrzebne. Ale ta druga kobieta, Maria, siedzi u stóp Jezusa. To jest bardzo ciekawe, bo gdybyśmy porównali to, tą historię, czy też tą opowieść o miejscu, w którym siedzi Maria, to jest dokładnie to samo miejsce, w którym siedziała cudzołożnica. U stóp Jezusa znowu. I Marta mówi: Nauczycielu, no powiedz jej, żeby się wzięła do roboty. No co to w ogóle jest? Sama ma obsługiwać wszystkich gości? Co jej Jezus odpowiedział? Ona dobrą cząstkę wybrała. Marto, wiele się trudzisz, a naprawdę nie warto. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy kochają Jezusa, czy potrafimy poświęcić dla Jezusa cokolwiek z naszego życia? Może ktoś zapyta, ale co mam poświęcić? Z miłości do Jezusa nie wiesz, co masz poświęcić? A z miłości do swojego męża, do swojej żony, wiesz, co masz poświęcić? Wtedy wiesz. A z miłości do Jezusa nie wiesz, co masz poświęcić? A swój czas poświęć. A swoje pieniądze poświęć. A swoje życie poświęć. A swoje umiejętności poświęć. Maria pokazuje nam, co znaczy dobrą cząstkę wybrać w życiu. Bo Jezus mówił do Marty, o wiele rzeczy się troszczysz. O ile rzeczy my się w życiu troszczymy. Ale czy na pewno wybieramy dobrą cząstkę? Czy na pewno wybieramy mądrze? Czy na pewno wybieramy dobrze? Zadam pytanie, na które nie oczekuję oczywiście odpowiedzi, ale każdy może sobie odpowiedzieć, szczególnie ten, kto ma dziecko. Bo to do rodziców pytanie. Czego chcecie dla swoich dzieci? Każdy odpowie tego, co najlepsze. No chyba, że to jakiś wyrodny rodzic, no ale takich tu na pewno nie ma. Tego, co najlepsze. Co to znaczy najlepsze? I powiem wam, co ludzie odpowiadają, bo to ja to sprawdziłem. No chcemy najlepszego wykształcenia, chcemy dobrej posady dla naszego dziecka, dobrej żony czy męża, w zależności od płci. To bardzo smutne, powiem wam, gdy chrześcijanie takie rzeczy mówią. Dlatego, że to nie jest dobra cząstka. To nie jest najlepsze, co w życiu może się przytrafić mojemu dziecku. Co może się najlepsze przytrafić mojemu dziecku? Że będzie kochało swojego Zbawiciela. I ze względu na tego Zbawiciela potoczy się całe jego życie. Być może założy rodzinę, być może zbuduje dom, być może zajmie jakieś ważne stanowisko, ale być może zostanie pastorem. Współczuję. Czy znacie jakichś ludzi wierzących, którzy mają małe dziecko, syna, córkę i przygotowują już te dzieci do tego, żeby byli misjonarzami, pastorami? W żadnym zborze nie spotkałem takich ludzi. A wielu byłem. Raz mi napisał pewien człowiek pod jednym z moich kazań: Pastorze, ja chcę moje dziecko poświęcić. A to był świeżo nawrócony człowiek, a jego dziecko miało 2 lata. Tak a propos, to skąd ci mam ci pastorzy brać? Z nieba? No chyba, że to jakaś specjalna kasta, która się z nieba pojawia i spada do Chrzanowa, do Bielska. Jest. Mamy. Dlaczego nie wybieramy dla swoich dzieci tej cząstki, najlepszej? Sami sobie na to pytanie musimy odpowiedzieć.
Ja oczywiście powiem wam z mojego punktu widzenia i z doświadczeń wynikających z rozmów, dlaczego tak jest. Bo to żaden biznes być pastora. To prawda, to żaden biznes. No chyba, że się jest jakimś amerykańskim telewizyjnym pastorem, no to rzeczywiście może być biznes. Ale nie mówię, że wszyscy tacy są, bo to nieprawda. Niektórzy tak. Czy więc mamy miłość do Chrystusa? I jak ją okazujemy? Czy ta miłość polega na tym, że dajemy Mu przystęp do naszego życia, ale tu jest granica? To już mi został, bo tu ja decyduję. To nie jest miłość wtedy. To oznacza tylko tyle, że w moim życiu nie ma miłości do mojego Zbawiciela. Ale jeśli nie ma w moim życiu miłości do Boga, to nie łudźmy się, nie będzie w moim życiu miłości do ludzi. Jeśli nie będę najpierw kochał Jezusa, nie będę kochał później mojej żony i nie będę kochał mojego męża. Nie łudźcie się, że to jest możliwe, bo to jest niemożliwe. Dlatego, że Chrystus powiedział, że największą miłością i największym nakazem jest kochanie swojego Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Czy moja żona, mój mąż to są moi bliźni? Oczywiście, że tak. Więc jak mam ich kochać, skoro nie kocham Boga? Co mówi Jan w swoim pierwszym liście? Kilka razy powtarza, jeśli nie kochasz Boga, którego nie widzisz, to nie możesz kochać ludzi, których widzisz. Jeśli więc jesteś dla swojego zboru przykry, delikatne określenie, jeśli jesteś przykry dla swojego współmałżonka czy współmałżonki, to zadaj sobie pytanie, gdzie jest moja miłość do Chrystusa? Czy na pewno kocham Chrystusa? Nie pomogą moje bogobojne miny, kiedy przychodzę do kościoła. To, że siedzę sztywny, jak powtórzę się, jakbym połknął kij od łopaty, to nie świadczy mojej miłości do Boga. To może świadczyć o tym, że jestem fałszywym bratem, fałszywą siostrą. Kiedy już jesteś z ludźmi, czy potrafisz im okazać miłość? Czy potrafisz wylać serce? Czy potrafisz zareagować na potrzeby drugiego człowieka? Czy potrafisz wyciągnąć z kieszeni to, co tam masz, bo jemu potrzeba, bo on nie ma z czego żyć? Zbieraliśmy przed chwilą pieniądze. Czy daliśmy z miłości? Czy daliśmy, bo wypadało? To nie jest to samo. Jak siejesz, tak zbierzesz. Boże Słowo mówi, skąpo siejesz, skąpo zbierzesz. Nie namawiam nikogo do rozdawania pieniędzy. Ale jeżeli nawet złotówkę dajesz, to dawaj ją z miłości. A nie z przymusu. Bo to nic nie zmieni w twoim życiu. Gdzieś z tyłu głowy będziesz miał, odhaczyłem, dałem. A szkoda, ta złotówka by się przydała teraz. Miałbym na bilet. Nie masz miłości. Kiedy tak myślisz? Jeżeli źle traktujemy Kościół, którym jesteśmy, to źle traktujemy Chrystusa. Nie wiem, czy wiesz, drogi bracie, droga siostra, jeśli czynisz to, że twoi bracia i siostry to Chrystus, bo są ciałem Chrystusa. Chcesz źle traktować Chrystusa? Dlaczego? Co ci zrobił? No ale tak nie można mówić, to jest manipulacja. Ludzie to nie jest Chrystus. Ludzie nie. Ale ludzie, którzy są narodzeni na nowo, którzy stanowią ciało Chrystusa, są częścią Chrystusa. Tak mówi Biblia. Nie zmienimy tego. Nawet gdybyśmy chcieli bardzo tego nie słyszeć, to jest w Biblii zapisane. Wiecie, nie brakuje nam dzisiaj teologów. Mamy teologów całe kupy. Mnóstwo. Stada teologów. A czy przybyło nam od tego miłości? Nie. W wielu miejscach są piękne, wspaniałe zbory. Czy przybyło nam w Kościele od tego miłości? Nie. Dzisiaj jako społeczeństwo stajemy się coraz bogatsi. Nie mówcie, że to jest nieprawda, bo to jest prawda. Czy przybyło nam z tego powodu miłości? Nie. Dlaczego?
bo jesteśmy skupieni na sobie. To jest największy problem ludzi, ale wielu chrześcijan ma ten problem ciągle. Jesteśmy skupieni na sobie. Nasze potrzeby, nasze pragnienia, nasze oczekiwania, nasze sprawy, także nasze choroby, nasze cierpienia. To jest najważniejsze. Tym żyjemy. To jest dla nas najważniejsze. Dlatego nie zauważamy, co Bóg chce z nami zrobić. Czy wiecie, że człowiek jest stworzony przez Boga jego rękami? Wszystko Bóg stworzył słowem. Ale jedynie nas pofatygował się i zrobił własnymi rękami. Jesteśmy z gliny. Bóg nie stworzył gliny w powietrzu, nie pomachał rączką, ale już była stworzona. A więc co zrobił? Schylił się. Wziął glinę do ręki. Schylił się, wziął ją do ręki. I ulepił człowieka. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, no wierzysz w takie bajki. Ja wierzę Słowu Bożemu. A Jezus Chrystus bardzo często cytował Stary Testament, a bardzo często cytował też pierwszą Mojżeszową, z której tak wielu ludzi się wyśmiewa. To co, Chrystus był niedouczony? Nie, on dobrze wiedział, o czym mówi, bo sam to robił. Zobacz, jak Bóg zaangażował się w stworzenie ciebie, przygotowanie ciebie. Wiecie, ilu ludzi w naszym kraju jest mordowanych w łonie swojej matki? Tysiące. Jak patrzę tak na was, to duża część z was urodziła się w czasach, kiedy to były miliony. Urodziłeś się. To nie cud? Przy takiej rzeźni? To nie cud? Akurat trafiło na ciebie, że jesteś na tym świecie. Czy to nie jest powód do wdzięczności? Wielu z nas widzi. Chyba wszyscy tu widzą. I uważam, że to jest takie normalne. Rozmawialiście kiedyś z ludźmi, którzy nie widzą? Pomyślcie, co to za nieszczęście? Wszyscy słyszymy. No to takie normalne, nieprawda. Wielu ludzi nie słyszy. Wstajemy rano i robimy sobie herbatkę, taka, inna, kawa, taka, inna, soczek, taki, inny. Wielu ludzi wstaje rano i nie wie, co wypić, bo nic nie ma, bo nawet wody nie ma. Nie mamy w sobie wdzięczności. Nie jesteśmy wdzięczni, bo nie mamy miłości do Boga. Wiem, że jak pojadę, to niektórzy powiedzą, no przyszedł i nalał nam to na głowę, nasypał i teraz to już katastrofa, już nic nam nie pomoże. Ja was nie oskarżam, moi kochani, jesteście moimi braćmi w Chrystusie, więc was nie oskarżam. Ale gdybyśmy się zastanowili, gdybyście byli skłonni mówić głośno to, co myślicie i to, czym żyjecie, to samo mówilibyście. O sobie oczywiście. Nie dotyczy to być może wszystkich, a na pewno nie wszystkich w takim samym stopniu. Ale to jest problem wszystkich ludzi, także wierzących dzisiaj. Na ile szaleństwa nas stać w miłości do Chrystusa? Na ile szaleństwa nas stać? Miłość jest szalona. Tak. Nie romantyczna, szalona. Romantyczna się kończy wtedy kwiatki im jedną, a szalona zostaje na całe życie. Bo wiecie, trzeba być szalonym, żeby ożenić się z kobietą i żyć z nią 70 lat. Trzeba być szalonym. Nikt nie wie, co robi. Często rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy zawierają związek małżeński. Już dzisiaj są na tyle cwani, że pewnych rzeczy nie robią, ale na początku przychodzili, czemu się chcecie pobrać, albo się kochamy. No to dziękuję. Jak będziecie znali poważny powód, dla którego chcecie być razem, to przyjdźcie. Ale teraz nie ma o czym rozmawiać. Trzeba być szalonym, żeby związać się z drugą osobą, wiedząc, że całe życie przed nami.
To tylko szalona miłość może sprawić, że ci ludzie będą żyli razem. Ale taka miłość, która kalkuluje, która mówi, nie pasujemy charakterem do siebie. No, musisz mieć wyjątkowo wredny charakter, skoro nikt nie pasuje do twojego. To nie jest miłość. Nie ma w tym żadnej miłości. Jak często przychodzimy na wspólne zgromadzenia? Zawsze, kiedy są? Jak to jest? A czytajmy sobie Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, tam wersety od mniej więcej 35 do 42. Jak oni to robili? Codziennie się spotykali. A wiecie, dlaczego się codziennie spotykali? Bo kochali Chrystusa. Dlatego, że życie, którym żyli wcześniej, przestało ich interesować. Ktoś powie, no tak, no co za problem. Nie było dyskotek, nie było kina, nie było kawiarni. No nic nie było, no to z czego mieli rezygnować? Wiecie, ja się jeszcze urodziłem i wychowałem w czasach, kiedy nie było telewizji, kiedy nie było komputerów, to wiadomo, że nie było. I miałem wspaniałe dzieciństwo. Wychowałem się po prostu na polu, chociaż mieszkałem w bloku. Na polu się wychowałem. Wiem, jak smakuje rzepa, wiem, jak smakuje szczaw, który się zjada prosto z pola, z łąki w zasadzie. Myślicie, że ci ludzie nie mieli swoich przyjemności? Mieli, wspaniałe. Jak siedzisz całe życie przed ekranem komputera, to nawet nie wiesz, jak życie smakuje. Ale oni to wszystko zostawili. Paweł mówi, że on dla Chrystusa wszystko uznaje za gnój. Wszystko. A ten miał co stracić. Miał pozycję społeczną, władał kilkoma językami świetnie, był obywatelem rzymskim, miał świetną pozycję społeczną, chyba już mówiłem, przepraszam, był faryzeuszem, członkiem Sanhedrynu. To było wyjątkowe wyróżnienie. I on mówi, ze względu na Chrystusa wszystko uznaje, nasze Biblie tak ładnie mówią, za śmiecie. Ale Greka mówi, za gnój. Za gnój. Kto u was w domu wynosi śmiecie? To teraz pyta, o proszę, to jak idziesz ze śmieciami rano, to patrzysz na to wiaderko. Biedne śmieci, ja muszę się was pozbyć. No ja was tak kocham. Co ja mam z wami zrobić? Może ja ukryję przed żoną? Może gdzieś jakieś szczególne miejsce dla was znajdę? Nie, idziemy ze śmieciami i czasami zatykamy nos i fuj, uciekamy, bo śmierdzi. Czy tak traktujemy nasze stare życie? No, mamy pewien problem. A może ktoś pomyśli, ale co to jest to stare życie? Przecież ja nigdy nic nie zmieniłem w swoim życiu. No, takie niebezpieczeństwo też istnieje, oczywiście. Pytanie, jak się, drogi, nie wiem, czy bracie w tym przypadku, jak się w ogóle nawróciłeś? I czy się w ogóle nawróciłeś? To czemu jesteś z Boża? Bo tu takie fajne piosenki śpiewają. Taka miła atmosfera. Można się darmowej kawy napić, herbaty. Przynajmniej u nas tak można, u was pewnie też, nie? Ciasto czasami można zjeść za darmo. Jacy mili ludzie, uśmiechają się, rękę mi podają, mówią, że cieszą się, że mnie widzą, a gdziekolwiek idę, to się nikt nie cieszy. No to chodzę tu. Wiecie, mamy teraz w tej chwili takiego miłego człowieka, który od pewnego czasu nas odwiedza. I on mówi, że wszystkie adresy już w Bielsku przeszedł. Ten adres mu akurat najbardziej odpowiada. Czy się nawrócił? Nie. Przynajmniej jeszcze nie. Dlaczego jesteś w kościele? Z jakiego powodu? Co jest przyczyną tej strasznej rzeczy, która ci się przydarzyła? Ja czasami mam wrażenie, nie wiem, czy wy tak macie, ale czasami mam wrażenie, moi kochani, że niektórzy chrześcijanie są chrześcijanami za karę. Bo już nic nie możemy, bo już nic nam nie wolno. Czasami młodzi, nazwijmy to chrześcijanie, do rodziców mówią, a ty mi na nic nie pozwalasz? A Magda, a Marta, a Józek, to oni sobie szaleją.
a ty mówisz, że to jest świat. Chrześcijanin, chrześcijanka za karę. Czy ktoś z was kiedyś spojrzał na krzyż i pomyślał, dlaczego w ogóle taki symbol gdziekolwiek znajdujemy? Ja wiem, że są tacy, co mówią, że nie wolno, bo to okultyzm niemal, ale niech tam sobie myślą, co chcą. Nikt z nas nie oddaje czci krzyżowi. Ale on coś mówi, coś ważnego. On mówi, że któregoś dnia Jezus Chrystus dał się przybić do tego krzyża, lała się jego krew, kpiono z niego, a on mógł w każdej chwili przerwać to, ale nie przerwał, mógł w każdej chwili powiedzieć dosyć tego, ale nie zrobił tego, dał się zniszczyć, można powiedzieć, i tak niektóre przekłady o tym mówią, żebyś ty mógł żyć. I ty mówisz, że jesteś chrześcijaninem za karę? Nie powinieneś nigdy przestąpić nawet progu zboru, kiedy tak myślisz, bo nie zasługujesz na to. Chrystus sam sobie zbiera ludzi do Kościoła. Na tym polega Kościół, że on sobie wywołuje ludzi ze świata. Komu chce, to mówi. A nie teraz ja jestem w kolejce, mnie. Nie. Kiedy on chce, to cię przywoła. Zobaczmy do Mateusza, 11 rozdziału. Żeby nikt nie miał wątpliwości. 27 werset. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Wiesz, dlaczego jesteś w Kościele? Bo Syn zechciał ci objawić prawdę. Zechciał przyjść do ciebie i zechciał ci powiedzieć prawdę. I zrobił to w taki sposób, że dał ci Ducha, który cię przygotował. Przygotował twoje serce, żeby to serce mogło odpowiedzieć na jego miłość. Nie jesteś chrześcijaninem za karę. Jeśli tak uważasz, to nie ma dla ciebie miejsca w Kościele. Wybacz, bracie, może za tydzień połowa nie przyjdzie, ale ja tego nie wiem. Natomiast mówię tak, jak mówi Słowo Boże. To jest łaska, to jest przywilej być uczniem Jezusa Chrystusa. Chrystus mówi, chcesz pójść za mną? To chodź. Nie biega za nikim i nie mówi mi, ty musisz. Nie musisz. Możesz w ogóle go nigdy nawet na swoich ustach nie mieć ani w sercu. To nie ty mu robisz łaskę, to on tobie zrobił łaskę. A ponieważ zrobił ci łaskę, to przestań opowiadać o tym, że nie stać cię na miłość do niego. Bo właśnie z miłości jesteś tutaj w tym miejscu. Właśnie z miłości go znasz. Właśnie dlatego, że okazał ci miłość, to możesz w ogóle cokolwiek o nim wiedzieć. A jeśli to zaniedbujesz, to straszne rzeczy mogą cię w życiu spotkać. Bo to sam Chrystus powiedział, że lepiej byłoby dla takich ludzi, aby nigdy prawdy nie poznali. Czy na pewno nie znajdujemy w sobie miłości? A jeśli ona tam jest, to dlaczego jej nie okazujemy? Dlaczego, kiedy się zbieramy, z naszych wnętrz, naszego serca nie płyną gorące modlitwy? Dlaczego wtedy, kiedy dotknie nas Słowo Boże, nie powiemy głośno, przecież to o mnie to słowo jest. Przecież to mój grzech został w tej chwili dotknięty. Przecież ja nie mogę tak dalej żyć. Tacy jesteśmy poważni. Nie wypada. W Chrzanowie nie ma takiej kultury. Możesz bardzo kulturalnie iść do piekła, jak chcesz. Ale możesz z wielką miłością i radością wchodzić do nieba. To naprawdę od ciebie zależy. Chrystus wszystko zrobił już. Nie jesteś tu przypadkowo. Nawet jeśli jesteś niewierzący i jesteś tutaj dzisiaj, to nie jest to przypadek, ponieważ z łaski przekroczyłeś ten próg. Wielu ludzi myśli, że wchodzi sobie i wychodzi do kościoła jak chcą. Nie. Dlatego, że dzisiaj jest dzień, kiedy jeszcze
za takie rzeczy nie ma śmierci. Ale będzie. Kiedy Pan powróci po swój Kościół, to weźmie swoich wierzących, a Ty pozostaniesz na śmierć. I nic to już nie zmieni. Ba, ale czy wierzymy, że Jezus wróci po swój Kościół? A skąd wiemy, kiedy wróci? A jeśli teraz przyjdzie, jesteś gotowy, gotowa? No nie, no teraz nie, bo za tydzień na urlop jadę. Po urlopie niech przychodzi, ale nie teraz. Jeszcze mam wesele córki, wesele syna. Jeszcze rat nie spłaciłem za motocykl, przepraszam, za motocykl. To nie było złośliwe w żadnym wypadku. Pan przyjdzie, kiedy chce, a ja mam być gotowy. I wielu ludzi myśli, co ja mam zrobić, żeby być gotowy? Wiecie, ja zawsze jestem gotowy, kiedy moja żona wraca do domu, bo ja po prostu ją kocham. Nieważne, kiedy on przyjdzie. Jak jesteś pełen miłości do Niego, to jak dowiesz się, że przyszedł, to będziesz skakał z radości. Będziesz szalała z radości, bo kobiety generalnie są bardziej temperamentem, więc będą szalały, a my będziemy skakać. A to i tak będzie ułamku sekundy, więc co się tam naskaczemy i naszalejemy. Bo będziemy z miłością oczekiwać. Z miłością oczekiwać. Jak masz dziecko i dziecko poszło do szkoły, czy poszło do przedszkola, czy też wyjechało na wakacje, to normalna matka i normalny ojciec wiecie, co robią. Dzień wcześniej już są nerwowi. Dzień wcześniej sprawdzają, czy czegoś nie zapomnieli. A dwie godziny przed przyjazdem autobusu czy pociągu już są na dworcu. Już czemu się spóźnia, czemu się nie spóźnia. A może ten przyjedzie, może tamten przyjedzie. Sprawdźmy, chodźmy. Piąty raz jesteś w kasie. Pani mówi, nie, już pani tu była cztery razy, daj pani spokój. Ale dziecko mi przyjeżdża. Czy tak czekasz na Chrystusa? No, chyba nie. Czy chyba tak? Jeżeli kochasz Go, to tak na Niego czekasz. Jak Go nie kochasz, to myślisz, no dobrze, że przyjdzie, ale no naprawdę te moje sprawy są tak ważne. Możesz być niestety prawie pewien, że nie po Ciebie. Bo nie czekasz. Nie tęsknisz. A miłość czeka, tęskni. Wiecie, że o tej cudzołożnej kobiecie, o której zaczęliśmy, jest napisane, że ona się dowiadywała, gdzie Chrystus jest. Chodziła po mieście. I kiedy znalazła adres, myślicie, że wszyscy z nią chcieli rozmawiać? Że to prostytutka była. Ci, którzy z nią spali, to publicznie nie chcieli z nią rozmawiać. Uciekali od niej. Jak ona się dowiedziała? Nie wiem. Ale musiała naprawdę pójść zaparte i dowiedziała się. I kiedy się dowiedziała, gdzie jest Chrystus, to nawet ówczesne zwyczaje, to nawet kultura, w której żyła, prawo, które przecież znała, chociaż je łamała, nic jej nie powstrzymało. Przyszła, upadła na kolana i wylała swoją miłość. Swego czasu byłem na Ukrainie w pewnym zborze. Byłem tam kilka dni i powiem wam, że wiele rzeczy pamiętam, które mnie zbudowały. No, uczciwie powiem, że niektóre nie, no ale chcę powiedzieć rzeczy, które mnie bardzo zbudowały. Oni mieli nabożeństwo o 10 w tym zborze. I o godzinie 9 nie było miejsca. Nie było szans, żeby w ogóle wejść do kościoła. Naprawdę nie było takiej możliwości. No a ja wchodziłem po znajomości, bo mnie zaprosili, więc musieli mnie jakoś tam przepuścić. Ale raz, ponieważ byłem 3 dni, to raz zauważyłem pewną rzecz i zapytałem o nią później. To było takie miasto pod tytułem Bojarka, 200 tysięcy ludzi, no mniej więcej jak Bielsko. I zauważyłem, że kiedy z domu pastora szedłem sobie do zboru, to spotkałem raz kobietę. I ona szła i śpiewała. Na cały głos. Nie, że się wydzierała, pięknie śpiewała. No nie trudno było usłyszeć, co śpiewa, no to nasze języki są bardzo pokrewne. Śpiewała psalmy, śpiewała na chwałę Bogu. I pytam później tego pastora,
Czy to tak było jakoś wyjątkowo? Jakaś uroczystość była? On mówi, nie, on od lat tak chodzi i śpiewa. Godzinę przed nabożeństwem. Godzinę przed nabożeństwem. To, co mnie jeszcze zdumiało, to tylko takie reminiscencje. W środku zboru było miejsce dla dzieci. Wiecie, w naszym zborze jest mnóstwo dzieci. No i one dają znać o sobie. Nie możemy zapomnieć, że one istnieją. Ale tam w tym zborze, w środku było miejsce dla dzieci. Nabożeństwo trwało około 3 godzin. Wszystkie dzieci były tam w środku. Żadne nie chciało sisi, kubki, nie chciało nic pić, nie chciało nic jeść. W ogóle się nie odzywało. Jakby ich nie było. Przez 3 godziny. Naprawdę powiem wam, z podziwem patrzyłem na to. Z podziwem patrzyłem na to. Czy te dzieci się bawiły klockami i rysowały? Nie. Te dzieci brały udział w nabożeństwie. Słuchały tego, co się mówi, śpiewały pieśni, modliły się tak, jak umiały. Ja wiem, że może inna kultura, tak można powiedzieć, ale też myślę, i to jest po części przynajmniej prawda, że po prostu te dzieci zostały wychowane przez ludzi, którzy naprawdę w tamtych czasach nic nie mieli, tylko Chrystusa. Bo byłem tam z amerykańskim misjonarzem i on mówi, chodźmy do sklepu kupić coś. No myśmy poszli do sklepu, już nic nie tłumaczyłem. Jak ktoś z nas pamięta jeszcze, a pamiętają niektórzy, to były takie czasy, kiedy w naszych sklepach był ocet. Nie wiem, czy musztarda jeszcze była. Ale to były dwie rzeczy, które były w sklepach. Ja poszedłem z nim do sklepu i przeszliśmy przez ten sklep, gdzie była tylko ocet, gdzie był ocet i właśnie musztarda. Wyszliśmy ze sklepu, a on mnie pyta, po cośmy tam poszli? No chciałeś do sklepu iść. No właśnie, a czemu do sklepu nie poszliśmy? Byłeś w sklepie. To był sklep? Już tam nic nie ma. Ja mówię, no to był sklep. No ciężko mu było w to uwierzyć i drapał się po głowie, zastanawiał, o co chodzi. Ale to pokazuje, że ci ludzie naprawdę nic nie mieli. I oni przylgnęli do Chrystusa. My mamy tak dużo, że jest nam strasznie ciężko się oderwać od tego. To, co zżarło, zniszczyło Kościół na Zachodzie, to konsumpcjonizm. Oni po prostu tak szybko się dorobiły, te społeczeństwa tak szybko się dorobiły bogactwa, że nawet Kościół dał się kupić diabłu. My dokładnie zaczynamy to samo robić. Dokładnie to samo. Dajemy się kupować. Nie mamy czasu. Tak jak ta Marta, biegamy, żeby wszystkim zapewnić wszystko. Bo rodzina potrzebuje mnóstwa rzeczy. Czego rodzina potrzebuje, żeby być zbawiona? Odpowiedzcie sobie. Potrzebuje żywej wiary, nic więcej. Czy Bóg jest tak zły, że nie da tej rodzinie wszystkich innych rzeczy? A ktoś powie, no bracia, do czego ty namawiasz, żebyśmy nie pracowali? Ja nic takiego nie mówię. Ja mówię, żeby nie pracować ponad miarę. Bo dziecko bardziej potrzebuje, żeby ojciec siadł z nim i opowiedział mu o Jezusie Chrystusie, niż żeby ojciec przyniósł mu po 12 godzinach pracy ciasteczko i poszedł spać. Wiecie, że takie badania są robione. Ile rodzice rozmawiają z dziećmi w tygodniu? Czy ktoś z was dotarł do takich badań? Jak myślicie, ile to jest czasu? Godziny? Nie. W ciągu tygodnia. 3 minuty. 3 minuty rodzice rozmawiają z dziećmi w tygodniu. 3 minuty. To są statystyczne badania. Oczywiście są rodziny, gdzie to jest normalnie. Ale większość rodzin w ogóle nie rozmawia. No bo o czym? Lepiej dać dziecku pieniądze, niech idzie. I niech sobie kupi, co potrzebuje. I w ten sposób chcemy przelewać na dziecko co? Swoją wiarę? Wiarę w co? Ale bracie, tak chrześcijanie nie żyją. Tak? No to mało jeszcze widzieliście w takim razie. Tak też żyją chrześcijanie. Nie dziwmy się, że kiedy przychodzą na nabożeństwo, to śpią. Bo to jest jedyne miejsce, gdzie się mogą wyspać.
Bo jak nie wyśpią się na nabożeństwie, to zaraz do pracy idą. Nie dziwmy się, że nie stać ich na wylewanie serca przed Bogiem, bo są tak śmiertelnie zmęczeni, że nawet nie wiedzą, jak się nazywają często. Kochani, my jesteśmy rodziną. Rodzina sobie pomaga. Rodzina się o siebie troszczy nawzajem. Tak, my nie zapewnimy każdemu członkowi rodziny nowego samochodu Porsche. Też nie widziałbym powodu, żeby takie zabezpieczenia czynić. Ale rodzina dba o siebie. Troszczy się o siebie, pomaga sobie. Dba o siebie nawzajem, bo to jest Kościół. Także ci, którzy więcej zarabiają, wspomagają tych, którzy mniej zarabiają. Ci, którzy dłużej muszą pracować, bo ich nie stać na utrzymanie rodziny, korzystają z tego, że inni zarabiają więcej. Według zasady, która jest w Biblii napisana. Ten, który zbierał, zebrał niewiele, nie miał niewiele. Ponieważ ten, który zebrał wiele, tym, co miał wiele, podzielił się. I tak wszyscy mieli mniej więcej równo. Może ktoś powie, a czy wy to praktykujecie? Tak. Praktykujemy to. Robimy takie rzeczy. Potrafiliśmy jako Kościół spłacić ludziom, którzy byli zadłużeni, długi. Potrafiliśmy tym, którzy potrzebowali, kupić samochód. Jako cały Kościół. Potrafimy takie rzeczy robić. Czy dlatego, że jesteśmy świetni? Nie, my jesteśmy beznadziejni. A to, co dobre, to w nas zrobił Chrystus. I to, co dobre czynimy, to w nas Chrystus czyni. I przez nas to Chrystus czyni. A dlaczego tak jest? Bo jest jakaś grupa ludzi, która kocha Chrystusa. I oni tą miłością potrafią zarazić innych. Zarażajcie miłością ludzi. Zarażajcie miłością do Chrystusa. Zarażajcie swoją miłością małżeńską i rodzicielską. A zobaczycie, że ludzie będą was naśladowali. Bo ludzie chcą tego, tylko nie wiedzą, jak się do tego dobrać. Jest coś niezwykłego w tym, że potrafimy kochać. Potrafimy kochać. I jeszcze jedno na koniec. Ta kobieta cudzołożna, okazując miłość, Chrystus to powiedział, uratowała swoje życie. Została zbawiona. Co zrobisz, żeby uratować swoje życie? Złożysz krowę w ofierze? Baranka złożysz w ofierze? A może nie będziesz przez 3 dni nic jadł w tygodniu i nic nie będziesz pił? I Bóg zmuszony będzie zaakceptować tą ofiarę. Ludzie religijni, stać ich na takie rzeczy, robią to. Czy zmienia to ich pozycję przed Bogiem? No nie. Ale miłość ku Bogu może uratować twoje życie, zbawić twoje życie. Poza tym miłość jest radością. Dawanie miłości jest radością. Dawanie miłości jest radością. Myślę, że rozumieją to młode mamy, kiedy mają malutkie dzieci, kiedy troszczą się o te dzieci, kiedy kochają te dzieci, mówią do tych dzieci, a co te dzieci im w zamian dają? A to kupę szczeli, a to nasika, a to wrzeszczy wtedy, kiedy nie trzeba, a to wymiotuje to, co przed chwilą zjadł. No i za co go kochać? Kochasz go, bo jest. Kochasz, bo go jest. Kochaj Boga, bo jest. W tym nie ma interesu. Ale jeśli kochasz Boga, bo jest, zaczynasz Go poznawać, zaczyna Cię fascynować, zaczynasz z Nim rozmawiać, zaczynasz rozumieć Go. Jesteś zakochany do nieprzytomności. Już nic Cię nie pociągnie. Świat Ci nie sprzeda żadnego świecidełka. Może być pięknie opakowane, ale nie kupisz go. Bo znasz prawdziwą miłość, która jest w Jezusie Chrystusie. Drodzy bracia i siostry, każdemu z Was życzę, żebyście byli jak ci, których wymieniliśmy tutaj. Jak ta cudzołożnica, jak Maria, jak Piotr, którzy na początku być może bali się miłości, może jej do końca nie rozumieli, nauczyli się tej miłości i z miłości chcieli być z Panem. I z miłości chcieli służyć. I z miłości nie mieli nic do powiedzenia, jak tylko: Boże, wybacz.
Jestem gotowy, jestem gotowa żyć dla Ciebie, cierpieć dla Ciebie. Niech nas Bóg błogosławi. Chciałbym się pomodlić z Wami na koniec. Jeżeli ktoś chce, może siedzieć, ktoś chce, może wstać. Wszechmogący Panie, wszyscy chcemy dzisiaj przed Tobą otworzyć swoje serca. I wszyscy chcemy wylać swoje serca przed Tobą, Panie, tak jak umiemy, tak jak potrafimy, Boże, bo tylko na tyle nas dzisiaj stać. I prosimy Cię, abyś Ty dotknął się naszych serc, abyś, Panie, sprawił, że nasze serca otrzymają duchowe oczy, przejrzą. Panie, my chcemy Ciebie oglądać tymi duchowymi sercami, chcemy, Panie, doświadczać Ciebie, chcemy się rozmiłować w Tobie tak, aby już nic nie miało na nas jakiegokolwiek wpływu, jak tylko Twoje słowo, jak tylko Twoja miłość, jak tylko Twoja dobroć. Panie, abyś w niezwykły sposób dzisiaj nas dotykał. Daj nam tę łaskę, abyśmy wychodzili z tego miejsca dzisiaj z takim pragnieniem, żeby bliżej Ciebie poznać. Ciebie, Boże, bo Ty zasługujesz na to, żeby Ciebie poznawać. Zasługujesz na to, żeby się fascynować Tobą, żeby doświadczać, Panie, Twojej obecności. Panie, raz jeszcze chcemy przynieść teraz też modlitwie naszą drogą siostrę Olę, Panie. Panie, raz jeszcze chcemy przynieść jej ból, cierpienie, Panie, słabość i prosić Cię, abyś Ty w swojej łaskawości dotknął się jej. Abyś, Panie, usunął to cierpienie. Usunął, Panie, to, co przynosi jej smutek. A jeśli, Panie, chcesz ją wesprzeć w tym, chcesz jej pokazać coś przez to, proszę, otwórz jej oczy i daj jej to zobaczyć i użyj tej całej sytuacji dla ubłogosławienia jej i wielu innych ludzi, Panie. Panie Boże, Ty masz władzę i moc, aby czynić wszystko. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję Ci za to miejsce, dziękuję Ci za ten Kościół, Panie. Dziękuję Ci za tych drogich braci, siostry, Panie, abyś Ty był blisko tutaj nich. Daj im siłę i moc, Panie, aby przetrwali wszelką słabość. Daj im, Panie, też taki jasny umysł, aby zobaczyli, czego Ty chcesz od nich, Panie, aby to miejsce w Chrzanowie, Panie, było takim miejscem, do którego wielu ludzi będzie zdążało, Panie. Daj im, Panie, tę łaskę, aby ich oczy to widziały, aby ich usta mogły Cię za to wychwalać, Boże Wszechmogący. Proszę o te rodziny, które są niezbawione. Proszę, Panie, o ludzi, którzy są ich przyjaciółmi, abyś Ty ich wszystkich dotknął swoją miłością i łaską. Aby to miejsce się szybko stało o wiele za małe. Panie, aby wielu, wielu jeszcze tutaj mogło znaleźć swoją przystań, zanim Ty ich wezwiesz do wieczności. Tobie cześć i chwała, Boże nasz i Królu. Niech imię Twoje będzie uwielbione ponad wszystko.